Irena, jak są takie upały, no to trzeba tu przychodzić. No gdzie z dzieckiem się pójdzie? Mam wnuczka, przyjechał do mnie, no przychodzę z nim na basen. Już jestem w takim wieku, że się nie opalam, uciekam w cień. Ola. Ola, jakie masz najlepsze sposoby na te upalne dni? Basen, zimna woda, kąpiele, no nie wiem, piję zimne napoje. A teraz przejdźmy trochę w skrajność, jak masz ochotę na słońce? No nie wiem, wyjeżdżam na plażę, kładę ręcznik i się opalam. Jakie masz plany w ogóle na dalszą część wakacji? Chodziła gdzieś z przyjaciółmi. W domu, bo w domu nie jest tak gorąco. Mam w domu wiatrak i się nim ochładzam. Zamierzam się dużo opalać, spędzać dużo czasu z przyjaciółmi i z Olą. Ze mną! Trzeba jechać do Hiszpanii, to tam się pan na pewno dobrze opali. Monika, środowiskowo ognisko wychowawcze działające przy Chówcu Częstochowa. Spędzam czas na basenie. Troszkę się tutaj dzieciaki ochłodzą, ja też się trochę za chwilę ochłodzę, jak ktoś mnie przyjdzie tutaj zmienić. Taka pogoda nam się zrobiła, ale nie można narzekać. Niedługo wyjeżdżam ze swoimi dzieciakami świedlicowymi na kolonie, na pająk, na 10 dni. Później wracam, przepakowuję się, jadę na Mazury. Później wracam, przepakowuję się i dosłownie od razu ruszam do Hiszpanii. Daniel. Rok temu z rodzicami poszłem jakby niby kolonie w góry, okolice Zakopane. Tam zwiedziłem różne góry, za to zdobyliśmy odznaki. Na tych odznakach były różne góry, które zwiedziliśmy. Na przykład Bania, tylko tą pamiętam, bo tam były trudne nazwy tych gór, więc tylko tą jedną pamiętam, ale pamiętam, że też widziałem żmije. No nie jest to zbyt takie przyjemne, no ale... Widziało się je. Przemek, w zeszłym roku jak byłem nad morzem z rodzicami, to jak na morzu szalał sztorm, to jak pewna pani tam z jakimś wykrywaczem metalu szukała tam różnych pieniędzy i różnych wartościowych rzeczy szukała, którzy ludzie zgubili rzeczy na plaży i dawała jej chyba swojej wnuczce. Klaudia, Zuza, byliśmy w Paryżu. Przez tydzień poznałyśmy bardzo miłych Francuzów właśnie. Bardzo przyjemnie spędziłyśmy tydzień. Tak, leciałyśmy samolotem, podróż nie była straszna. Ogólnie pierwszy raz leciałyśmy samolotem, ale było nawet nieźle. Byłyśmy na wieży Eiffla, zwiedziłyśmy Louvre. Chodziłyśmy po różnych butikach, no show zakupowy. Tak, bardzo nam się tam podobało. Niesamowite wspomnienia z tych wakacji. Na pewno ich nie zapomnimy.